Ja miałam w trakcie uwielbienia taki obraz, takiej gąbki. I wiecie, Bóg mi pokazywał cały ten czas, że kiedy gąbka jest ściśnięta, to z niej się wyciska woda. I ona nie może być nasączona. I Bóg do mnie mówił, otwórz się. Wiem, że to było słowo też dla nas wszystkich. Musimy się rozluźnić, musimy się otworzyć, żeby On mógł wlewać w nas tą wodę żywą. Jak jesteśmy ściśnięci, to ta woda nie może przepływać. A zobaczcie, jak piękny jest ten obraz takiej nasączonej, takiej nawet przeciekającej gąbki. On chce, żebyśmy byli tak obficie napełnieni tą Jego wodą. Wiecie, co to znaczy być ściśniętym, a co to znaczy być rozluźnionym? Człowiek ściśnięty to człowiek, który pozwala, aby jego dusza dominowała prawdy, które są w nim. W duszy są na przykład emocje. I te emocje są różne. Natomiast prawda Boża jest cały czas taka sama. Na przykład prawda Boża mówi, bądźcie jak dzieci. Jak dzieci. Chcecie się troszkę przyglądać na dzieci? Przyjrzyjcie się. Tam takie dwie pannice leżały pod krzesłami. Jeszcze nie widziałem tutaj nikogo w tym kościele, żeby wlazł pod krzesła. Możesz być pierwszy. Ja już leżałem. Tu kolega śpi. W ogóle nie wie, o co kamera. Chyba trochę prowaduje. Wiecie, o co chodzi? Bądźcie jak dzieci. Jak dzieci. Chodzi o to, że dusza twoja na przykład, ona mówi, bądź jak dorosły. Trzymaj schemat. Dzierżyj fason. Dobrze powiedziałem? Dzierżyj fason. A tu nie chodzi o to, żeby dzierżyć fason. Trzeba być, jak się mówi dziecko po rosyjsku, bądź jak rybionek. Rybionek, mała rybka, już wiem, to w ogóle wiem, skąd ten symbol taki tej rybki już. W tej chwili moja teologia padła, się dowiedziałem, że Jezus był Rosjaninem. Nie wierzycie, że Jezus był Rosjaninem? Nie wierzycie? W duchu nie ma Żyda ani Greka. On był Żydem, Rosjaninem, Polakiem, nawet był z Kongo. Rozumiecie? Wiecie, jak ludzie mało rozumieją o Jezusie? Nie daj się ściskać. Ostatnio, jak usługiwałem w jednym miejscu, zadałem pytanie ludziom, czy wierzycie w to, że naprawdę na Jezusa spadły wszystkie choroby i niemoce. Oczywiście ludzie powiedzieli tak. Zadałem więc drugie pytanie. Czy jeżeli jesteś kobietą i wycięto ci jajniki, na przykład, chcesz mieć dziecko. Czy wierzysz w to, że Jezusowi na krzyżu wycięto jajniki? Czy nie wierzysz? Czy to przekracza twoją wiarę? Czy dusza cię ściska i mówi, to jest niemożliwe? On nie miał jajników. Może nie miał jajników, to nie znaczy, że nie mógł ich stracić. Widzisz, tak mówi wiara. I wiara mówi, tak wierzę, że Jezusowi wycięli jajniki zamiast mnie. I to ta wiara spowoduje, że w ciąży zajdziesz. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jak mało człowiek wie o Jezusie,